Witam was widzowie na nowym, na nowej serii, która się nazywa Kai mnie posłał dyspozytor. Ogólnie ta seria ma się opierać na roleplayu, odgrywaniu życia kierowcy i no, zobaczycie wszystko na tym filmie. Jest też taka fajna niespodzianka. Szef firmy, znaczy szef całej grupy mi zaprezentował, można rzecz powiedzieć. A ja to fajnie odegrałem, to polecam zostać do końca. Załadowali mnie i kierunek Zamość. Zjechałem na parking, moi drodzy, i no parkuję i lecę do spania, bo trzeba stać o 10 i wyjechać i jechać dalej do Zamościa. To widzimy się rano. Witam w kolejnym dniu i teraz no, musimy obejść zestaw, czy no, nikt nam nie wszedł i nie pociął nam. Weszłem cały zestaw, nikt nic na mnie pociął, nie zajebiście, no to co, ruszamy dalej w trasę do Zamościa. O kurde, widzowie, mamy kontrol, znaczy ja mam kontrol, ja pierdzielę. Ja nie mogę. O nie. No to jadę za nim na parking. Normalny. I będzie kontrola. Widzowie, kurde. Będzie, coś czuję, że będą problemy. Jak widzieliście, zjechaliśmy na parking, nie na kontrolę. O kurde, czuję, że będzie ostry w pierdzie. Im ostry mandacik będzie, coś tak czuję, ale nie wiem. Zobaczymy. Skończyło się na szczęście bez mandatu. Jezus. Nawet mnie policjant prześwietlał, czy nie jestem tutaj gdzieś poszukiwany. Na szczęście nie byłem. Szczęście, szczęście, jak to się mówi. Kurde, ale się stresowałem, że będzie mandat za tego złoma, który jadę, nie? Bo jak ktoś nie wie, jadę manem 2000. Nie, to stare man. Kurde. A dodatkowo, że ciężarówka stara, a po drugie brudna, jak kurde, nie wiem. To jeszcze naczepa, w dziurach. Znaczy, no w dziurach, nie w dziurach, no. No polepiana, no kurde, no co powiem, no nic nie powiem, no. Taki zestaw dostałem, nie. Jak się pracuje u typowego dziad transu, nie, no to co się dziwić.
ale coś czuję, że będzie ciekawie u niego. Nie wiem, czy mnie tu rozładują jeszcze w Zamościu w późnej godzinie, bo się to trochę opóźniło przyjazd i no powiedzieli, że mnie rozładują, nie widzą problemu i jest dobrze. Kurde, ale ta kontrola to widzę mi wystraszyła bardzo, nie? Myślałem, że kurde, to, że ciężarówka ma nieważne papiery i te sprawy, czy ubezpieczenia nie mam, czy coś, nie? Ja pierdzielę, nie? Dramat, ale... Daliśmy radę, w sumie ja dałem radę i jest git. I no co, no jedziemy dalej. No. Pojechaliśmy, widzę, już do Zamościa, ja będę kończył ten materiał i widzimy się na kolejnym materiale na tym kanale. I liczę, że się wam podobało, zostawcie suba i lajka. Dzięki za bycie i napiszcie w komentarzu hashtag policja. Szypnę wam serduszko.